zegarek, rower, a może tablet. Mieszkańców Chorzowa zapytaliśmy o to, jakie prezenty kupiliby dziecku z okazji pierwszej komunii świętej. To zależy od finansów, a finanse nie są za dobre i to by był skromny prezent. Teraz kupiłem jakieś, ja nie wiem, lepsze, droższe, kogo stać, na ile stać, no. A co pani dostała na komunię, pamięta pani? O Boże, kochany, już nie pamiętam, to już było tyle lat temu, że nie. No a jak moje wnuki teraz miały komunię, no to pieniądze najlepiej, no bo wtedy wiedzą, co kupi dziecku, co potrzeba, a nie tam kupia prezent jaki i co, a później go w kąt włożą. Wiem, że ci młodzi mają takie poglądy, że właśnie wolą jakieś prezenty rzeczowe niż pieniądze. Złoto, coś tam. Jednak. Nie, że sami zdecydują, tylko że wolą rzeczowe prezenty. Tak, zdecydowanie. A jakby pani miała taką ilość pieniędzy, to zdecydowałaby się pani, żeby kłada dać dziecku na komunię? O nie. Jaki prezent by pan dał na przykład wnukom, gdyby mieli teraz komunię? Co bym dał? No trudno dzisiaj wybrać co. No jest kupa rzeczy, no ale nie ma pieniędzy na to. A co pan dostał kiedyś na komunię? Co ja dostałem? Bombonierkę. I się cieszyłem, że bombonierkę dostałem. Dzisiaj jak się idzie na komunię, to ludzie to rowery, ale nie byle jakie rowery, jak nie rower, to komputer i różne rzeczy dzisiaj dawają. Dzisiaj ludzie są zamożni, mają więcej pieniędzy. Myśli pan, że to dobrze, że takie prezenty dzieci dostają już na komunię? Źle. Bardzo źle, bo to dzieci nie wychowuje po prostu. My byli inaczej wychowani, jak byliśmy młodzi, nie? Na przyszły rok dopiero się szykuje, bo to sześciolatek. To proszę w takim razie powiedzieć, czy już ma pani jakiś pomysł na prezent? Jakie prezenty się teraz daje na komunię dzieciom? No, ja pieniążki daję. I dziecko sobie tam uzbiera od wszystkich i kupi to, co chce. Na przykład rowerek mu się marzy, albo laptop w tej chwili. Także rodzina pieniążki zbierze na to. A myśli pani, że się zmieniło to, jakie prezenty dzieci dostawały? No kiedyś? Bardzo, bardzo. Moje córki to tam zegarek dostały od chrzestnego. Bardzo się zmieniło, no ale są dzieci, które nie dostają też nic, nie? A pani co dostała kiedyś? Pamięta pani? Oj, to już było tak dawno, że naprawdę nie pamiętam. Teraz się spodziewam dopiero. Właśnie, no to w takim razie teraz w maju komunia, to jaki prezent dla dziecka, bo to zawsze problem. To zawsze z rodzicami już uzgadniam. Ale to będzie coś rzeczowego, czy to by były pieniądze na przykład? Raczej pieniądze, bo to sobie oszczędza. Myśli pani, że te czasy się zmieniły, to co się kiedyś dawało na komunię, a teraz się daje? Na pewno się zmieniły. Dawniej były skromniejsze prezenty, nie traktowano to jako wielka jakaś impreza, tylko po prostu ta duchowa wartość była. A co pani dostała z okazji komunii? Ja, oj, proszę panią, bombonierkę. I to było wszystko. A wtedy tam zegarki, tam łańcuszki, takie rzeczy, nie? Rowery, jak kogoś stać, bo teraz to już jest. Właśnie, jak jest teraz? Teraz to już komputery, auta, motocykle, albo jakoś tam inne rzeczy. Co pani dostała na swoją komunię? O matko, na moją komunię to ja pamiętam długopis i pamiątkę z zdjęciem. I długopis. Takie były komunie. Jakie prezenty teraz się daje na komunię dzieciom? Nie pani, co trudno mi powiedzieć, bo ja lata temu gdzieś tam w rodzinie była komunia i w tej chwili czekam ja, ale dopiero chyba za 3 lata i nie mam pojęcia naprawdę. Musiałabym się dopiero zorientować w internecie pewno, co jest w tej chwili takie na topie, czy co jest modne, żeby dzieciom podarować. A słyszała pani, że daje się, nie wiem, tablety albo kłady nawet? Słyszałam. No jeżeli kogoś stać, to dlaczego nie?